piosenkarka, bohemistka i ilustratorka. Jest zdeklarowaną feministką, ale zastrzega, że nie ma w niej niechęci do płci przeciwnej. Tylko uważa, że kobiety mają mniej praw. Prywatnie jest mamą 9-letniej Klary, która, jak mówi sama piosenkarka, uporządkowała jej chaotyczny styl życia. Nową płytą Acoustic Trio rozpoczyna kolejny etap. Na albumie znajdziemy m.in. utwór, który zna cała Polska. Babę ze Smoku. No to do roboty. Idziemy do tego. Witam cię bardzo serdecznie, Renato. Dzień dobry. Jesteś znana z tego, że promocyjnie, wybitnie nienachalna. Staram się siebie dawkować faktycznie, żeby nie było tak, przesytu. Tak, więc ja w ogóle odbieram tę twoją obecność w jakichś kategoriach cudu. Prawie. No takie piątkowe święto małe. Bardzo małe się cieszę. A wiesz, to nawiązuje tutaj do wypowiedzi, która być może była od tak sobie gdzieś rzucona w wywiadzie, ale może poważna. Powiedziałaś, że cuda się zdarzają. Oczywiście. A jaki to cud? Oczywiście. Zdarzył to ci się? Noszę przy sobie talizman aniołów i wierzę w cuda. W ogóle jestem głęboko wierząca. Wiele cudów mi się w życiu zdarzyło, i tych małych, i dużych. I to, co nazywamy przypadkiem, to są takie małe cuda. To, że tutaj jestem i to, że robię to, co lubię, i praca, moja pasja stała się pracą, i do szczęścia, i szczęście do ludzi miałam przeogromne. Dużo cudów mi się zdarzyło. Ale taki cud, wiesz, że coś ci się objawiło, na przykład biały jeleń z białym porożem na drodze i powiedział ci, że coś takiego. No nie, no z białym jeleniem mi się jeszcze nie udało. Ale nie, może być sarna, wiesz, to niekoniecznie jeleń. Sarna, mówią na Annę Saraniewską, która pisze teksty do moich piosenek, do większości. Tak, to dusza. Też jest naprawdę ogromna radość spotkać osobę, która tak świetnie pisze to, co chciałoby się zaśpiewać. Tak, oczywiście. Mhm. Słuchaj, o płycie to jest nasz najważniejszy temat, zaraz będziemy mówiły, tym bardziej, że wykonasz piosenkę ku mojemu zachwytowi w wersji bossanowy, Babę zesłał Bóg. Ale przed tym jeszcze o tym takim cudzie, który prawdopodobnie cały czas jest obecny i ci towarzyszy. W tym programie szczególnie bardzo bym chciała, żebyś opowiedziała historię twojej adopcji, tego cudu o imieniu Klara, ponieważ jest tam jedno bardzo piękne zdanie, które mówi o tym, jak jej tłumaczysz, skąd się wzięła w twoim życiu. Z nieba, jak wszystkie dzieci. No to jest cud. Niesamowita historia i niesamowita osoba. I myślę, że to gdzieś wszystko jest zapisane w niebie, że po prostu musiałyśmy się spotkać. Po prostu jest tak fantastycznym dzieckiem. Spotkała mnie największa radość w moim życiu. Tak. I tutaj tak pięknie to tłumaczysz, że Bóg się trochę zagapił, ale tak czy owak ty ją miałaś odnaleźć i ją odnalazłaś. Tak, i wierzę w to i od początku nie było to dla mnie problemem. Od początku mówiłam Klarze, że no, miała być moja musiałam tylko faktycznie naprawić jedno drobne niedopatrzenie i szukałam jej i całe życie i znalazłam. Ja mam takie wrażenie, że ta płyta Przemyk Acoustic Trio, która dzisiaj ma swoją premierę, że ona jakby zamyka wiele etapów w twoim życiu i otwiera następne, że to jest takie dotarcie do brzegu, ale takiego brzegu pełnego łagodności, poezji, magii. Czy możesz powiedzieć, jakie etapy muzyczne i w życiu ta płyta otwiera i zamyka? Faktycznie moje życie układa się takimi etapami, gdzie punktami granicznymi bardzo często były płyty. Jest tak miłym uczuciem spełnienia, kiedy ta płyta wychodzi, ale zawsze kolejna płyta jest jakby wypadkową wszystkiego, co w życiu zrobiłam, nagrałam, jakim jestem człowiekiem, tego, co przeżyłam i do czego dojrzałam. No ta płyta pojawiła się trochę nietypowo właśnie, bo nie tak, że jak zazwyczaj, że zostały wymyślone, nagrane piosenki i potem dopiero grane na koncertach. Projekt Acoustic Trio został wymyślony 3 lata temu jako takie moje spełnienie
tęsknoty za sceną również teatralną. To było trochę, miało być jako taki spektakl, parateatralne przedstawienie, bo tam oprócz tego, że są kameralne wersje piosenek, które można było słyszeć już wcześniej na płytach czy na koncertach w bardzo szerokich wersjach, jest jedna nowa właśnie piosenka, jakby nie miało być. To są opowiadane historie, rekwizyty, kwiaty we włosach, no elementy etniczne. To jest to, co gdzieś mnie przepełnia. I te twoje zaśpiewy w ostatnim czasie. Tak, bo myślę, że dojrzewam do wieku bycia szamanką, znachorką. Ale wiesz, dużo jest w niej też radości kobiecości, choćby właśnie Babę ze Słomu, którą wykonasz w tej aranżacji bossanowy. Jest teraz więcej na pewno kobiecości, świadomości, zmysłowości i cieszenia się. Po prostu. W życiu generalnie, tak. Życiu. Miłość się odgrywa ogromną rolę w moim życiu i myślę, że to na różnych etapach mojego życia i śpiewania wyraźnie słychać, tak, że gdzieś ta kobiecość kwitnie, eksploruje nowe rejony i to, co jest zaprawione tą zmysłowością, taką bardziej właśnie typowo, może nawet typowo czy nietypowo, kobiecą, jest bardziej intensywne i ta intensywność jakby jest tym, czego szukam, i emocjonalność. To jest to, co w muzyce jest tak naprawdę, w sztuce jest najistotniejsze. To, żeby były emocje, wzruszenie. I szczerość, to zawsze podkreślasz. A sama forma jest jakimś wyrazem aktualnych nastrojów i możliwości. Strasznie się cieszę, że zesłał nam Bóg Ciebie w tym jakże pięknym momencie i etapie Twojego życia i wszyscy czekamy na Babę Zesłał Bóg, którą wykonasz w tym programie.